Adam przekręcił klucz w zamku, wchodząc do mieszkania, w którym od lat żył razem z Ewą. Powiewała tu zawsze taka sama atmosfera, ciepła i przytulna, a zapach domowego jedzenia unosił się w powietrzu, witając go niczym najmilsze powitanie. Zrównoważony, zręczny mąż i ojciec dwójki dzieci, Adam był filarem rodziny. W tych codziennych gestach, w takich dniach jak ten, sprawy miały swój porządek. Ewa, skupiona nad czymś w kuchni, podniosła wzrok na dźwięk otwieranych drzwi. Jej uśmiech rozświetlił twarz, kiedy zobaczyła męża. Witaj, kochanie. Jak minął ci dzień? Zapytała, obracając się w stronę niego. Adam odłożył klucze na stoliku przy drzwiach i pocałował żonę w policzek. W miarę normalnie, odpowiedział, rozbierając się z kurtki. Znowu te same sprawy w pracy, ale nic niezwykłego. A u ciebie? Ewa oparła się o blat kuchennego stołu, patrząc na męża. Nic nowego. Pracowałam nad moimi obrazami. Mam kilka nowych pomysłów. A co opowiesz na kolację? Brzmi świetnie. Chętnie coś zjem, odpowiedział Adam, podchodząc do niej i obejmując ją za ramiona. A co myślisz o weekendzie? Może wybierzemy się na wycieczkę? Ewa uśmiechnęła się promiennie. To świetny pomysł. Może pójdziemy nad jezioro? Dzieci też by się ucieszyły. Adam skinął z aprobatą głową. Brzmi doskonale. Zaraz w pracy zapytam o możliwość wzięcia wolnego. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Rozmowa płynęła dalej, pełna ciepła i wspólnego planowania. Nikt nie mógłby przypuszczać, że pod pozornie spokojną powierzchnią ich życia kryje się coś tak niepokojącego. Ewa była w kuchni, gdy telefon Adama zaczął dzwonić. Z brzękiem podszedł do niego i spojrzał na ekran, a jej serce zamarło, gdy zobaczyła nazwę, którą wcześniej zauważyła kilka razy. Kim jest Ania? Zapytała ostro, kiedy Adam odebrał telefon. Adam momentalnie zastygł. Próbował zachować spokój, ale w jego oczach pojawiła się nuta niepewności. To tylko jedna z moich koleżanek z pracy, stammered Hae, jego dłonie drżały, gdy odbierał połączenie. Nic się nie dzieje, kochanie. Tylko rozmawiamy o biznesie. Ewa jednak nie dała się zwieść. Spojrzała na ekran telefonu, widząc wątki rozmów, które nie wyglądały na nic, co można by Y nazwać biznesowym. Jej serce zacisnęło się jeszcze mocniej, gdy zauważyła emotikony i słowa, które niewiele miały wspólnego z pracą. Nie oszukuj mnie, Adam, rzuciła ostro. Widać tutaj coś więcej. Adam próbował tłumaczyć się, ale jego słowa brzmiały pustymi obietnicami w oczach Ewy. To tylko niewinne rozmowy, naprawdę. Nic się nie stało, nic nie ma pomiędzy nami, kropka. Ewa wiedziała, że to kłamstwo. Wiedziała to, gdy spojrzała na twarz swojego męża, na sposób, w jaki się zachowywał. Była rozczarowana, zraniona i gniewna. Nie wierzę ci, oznajmiła, czując gorycz w głosie. Nie możemy kontynuować udawania, że wszystko jest w porządku. Adam próbował się bronić, próbował przekonać, że nic złego się nie dzieje, ale Ewa nie słuchała. Wiedziała, że musi zbadać tę sprawę bliżej, że musi dowiedzieć się prawdy, nawet jeśli okaże się ona bolesna. I tak rozpoczęła się dla niej droga pełna napięcia i dezorientacji, podczas gdy próbowała zrozumieć, co naprawdę się dzieje w życiu jej i Adama. Ewa postanowiła działać. Nie mogła dłużej żyć w niepewności, wiedząc, że coś jest nie tak w jej małżeństwie. Wzięła na siebie odwagę i postanowiła zbadać sprawę bliżej. Pewnego dnia, gdy Adam pracował w biurze, Ewa podążyła za nim, trzymając się z daleka, aby nie zostać zauważoną. Gdy Adam wyszedł z budynku, Ewa czuła się coraz bardziej niespokojna. Nie wiedziała, co może oczekiwać, ale musiała się przekonać, co tak naprawdę dzieje się za jej plecami. Trzymając się z dala, ale wystarczająco blisko, by być w zasięgu wzroku, Ewa podążała za mężem. Kiedy Adam zatrzymał się przed ekskluzywną kawiarnią, Ewa poczuła przypływ lęku. Ktoś inny już na niego czekał. Siedziała tam kobieta, jej włosy błyszczały w promieniach słońca, a uśmiech na twarzy Adama był zbyt przyjazny, zbyt intymny. Ewa czuła, jak jej serce zamarło, gdy zrozumiała, co się dzieje. Jej mąż spotyka się z tą kobietą, tą tajemniczą obcą, za jej plecami. Widok ich intymności, ich wspólnych rozmów i śmiechu był dla Ewy potwierdzeniem wszystkich jej obaw.
Stała tam, przyglądając się im, czując, jak całe jej życie zawala się niczym domek z kart. Wszystkie wspólne chwile, wszystkie obietnice, wszystkie plany na przyszłość wydawały się teraz puste i fałszywe. Ewa czuła się oszukana, zdradzona, opuszczona. Kiedy Adam w końcu wstał od stolika, by pożegnać się z kobietą, Ewa odwróciła się i uciekła. Nie mogła dłużej patrzeć na to, jak jej świat rozpada się na kawałki. Musiała znaleźć sposób, aby uporać się z tym koszmarem, który stał się jej rzeczywistością. Ewa wróciła do domu zatopiona w wirze emocji. Zrozpaczona, zraniona i gniewna, nie mogła pogodzić się z faktem, że jej własny mąż ją zdradził. Ale to nie był czas na płacz czy zwątpienie. Ewa postanowiła działać. Sięgnęła po swoje aparaty fotograficzne i dyktafon, które zawsze miała pod ręką ze względu na swoje artystyczne pasje. To był czas, aby zbierać dowody. Dowody na zdradę, na kłamstwa, na wszystko, co Adam zrobił. Podczas gdy Adam myślał, że jego żona nie wie o jego romansie, Ewa działała w ukryciu. Śledziła go, fotografując każde ich spotkanie, nagrywając każdą ich rozmowę. Jej determinacja była niezłomna, jej praca skrupulatna. Nie miała zamiaru odpuścić Adamowi za to, co uczynił. Ale zemsta Ewy miała być bardziej niż tylko zemstą. Miała być pozbawiona wszelkiej litości, miała zadawać Adamowi największy ból, jaki tylko mogła. Planowała, snując plany w swojej głowie, analizując każdy szczegół, każdą możliwość. Nie chciała po prostu go opuścić. Chciała, aby cierpiał tak samo, jak ona cierpiała. Chciała, aby poznał konsekwencje swoich działań, aby zrozumiał, jak bardzo go zranił. I miała zamiar to zrobić, bez względu na to, ile to zajmie czasu, ile to będzie kosztowało. Ewa wiedziała, że to, co planuje, może zmienić wszystko. Ale nie miała już nic do stracenia. Jej małżeństwo było już tylko martwą rzeczą, a jej zaufanie zostało złamane na zawsze. Teraz czas, aby Adam poczuł, jak to jest być zdradzonym, jak to jest cierpieć przez kogoś, kogo kochałeś. I Ewa była gotowa zapłacić każdą cenę, aby to osiągnąć. Adam, ogarnięty emocjami i zapewne myślami o swojej kochance, podjął radykalną decyzję. Postanowił kupić luksusowe mieszkanie dla niej. Była to dla niego manifestacja jego uczuć, wyraz ich tajnego związku i pewności, że to, co łączy ich oboje, jest czymś wartościowym i trwałym. Nieświadomy, że jego żona śledzi go i zbiera dowody na jego zdradę, Adam zanurzył się w procesie poszukiwania idealnej nieruchomości. Przeglądał ogłoszenia, rozmawiał z agentami nieruchomości, szukał miejsca, które byłoby idealnym gniazdkiem dla nich obojga. W końcu, po kilku tygodniach, znalazł to, czego szukał. Luksusowe mieszkanie w prestiżowej dzielnicy miasta, z widokiem na rzekę i dostępem do wielu udogodnień. Była to prawdziwa perełka, miejsce, w którym Adam planował spędzać czas ze swoją kochanką, budować wspólne wspomnienia i marzyć o przyszłości. Kiedy podpisywał umowę, kiedy przekazywał klucze do rąk agenta nieruchomości, jego serce biło mocniej z ekscytacji. Był przekonany, że to jest właściwy krok, że to jest coś, co sprawi, że ich związek będzie jeszcze mocniejszy, jeszcze bardziej trwały. Adam nie mógł się doczekać, aby zaprowadzić swoją kochankę do tego miejsca, aby pokazać jej, jak bardzo ją kocha, jak bardzo mu na niej zależy. Był przekonany, że to będzie początek czegoś pięknego, czegoś, co przetrwa próby czasu i wszelkie przeciwności losu. Ale w międzyczasie, w domu, który był dla niego symbolem miłości i szczęścia, jego żona, Ewa, szykowała się do kolejnego kroku w swoim planie zemsty. Miała już dowody na to, co robił Adam. Teraz przyszedł czas, aby pokazać mu, co tak naprawdę znaczyło zdradzić ją. Ewa, niepokojona i zraniona zdradą męża, postanowiła sięgnąć po ostateczne środki. Zdecydowała się na wynajęcie detektywa prywatnego, aby zgromadzić jak najwięcej informacji na temat kochanki Adama. Chciała poznać prawdę, poznać to, co on ukrywał przed nią. Detektyw, z którym Ewa nawiązała współpracę, był doświadczonym specjalistą w dziedzinie śledztw rodzinnych. Rozpoczął on intensywne dochodzenie, śledząc każdy ruch kochanki Adama, analizując jej kontakty, relacje i działania. W międzyczasie Ewa czekała, napięcie rosnąc w jej sercu z każdą minutową, każdą godziną. Miała nadzieję, że detektyw dostarczy jej odpowiedzi, które tak bardzo potrzebowała, które pozwolą jej zrozumieć, co tak naprawdę stało się w jej małżeństwie. Kiedy w końcu nadeszły wyniki dochodzenia, Ewa była przygotowana na wszystko, ale to, co usłyszała, wstrząsnęło nią do głębi.
Okazało się, że kochanka Adama nie była tylko niewinną kobietą przypadkowo wplątaną w romans. Miała własne tajemnice, własną przeszłość, która budziła szokujące fakty. Detektyw dostarczył Ewie dokumentów, nagrania, świadectwa, które pokazywały prawdziwe oblicze kochanki Adama. Okazało się, że była ona zamieszana w oszustwa finansowe, miała historię toksycznych związków i była daleka od ideału, który Adam wydawał się widzieć w niej. To odkrycie było jak cios w serce dla Ewy. Dotychczas myślała, że Adam został zwiedziony przez kogoś, kto wydawał się niewinny. Ale teraz wiedziała, że to ona sama była zwiedziona, że Adam zdradził ją nie tylko z inną kobietą, ale także z kimś, kto był daleki od ideału, kogoś, kto nie miał dla niego żadnych zamiarów. To było jak obudzenie się z koszmaru, tylko po to, aby odkryć, że prawdziwy koszmar dopiero się zaczyna. Ewa czuła, że nadszedł czas, aby zacząć działać. Nie mogła dłużej stać bezczynnie, oglądając, jak Adam poświęca cały swój czas kochance. Musiała działać, musiała wziąć sprawy w swoje ręce i rozpocząć proces odzyskiwania swojego życia. Zaczęła od rozmowy z prawnikiem. Konsultacja prawna była pierwszym krokiem w jej planie. Musiała zrozumieć swoje prawa, dowiedzieć się, jakie kroki powinna podjąć, aby chronić siebie i swoją przyszłość. Prawnik wyjaśnił jej wszystkie opcje, a Ewa podjęła decyzję złożyć pozew rozwodowy. Zbieranie dokumentów, przygotowywanie formalności, to wszystko zajęło Ewie wiele czasu i wysiłku. Ale w międzyczasie, gdy Adam poświęcał swoje dni kochance, Ewa rozwijała swoje intrygi. Planowała każdy krok, każdy ruch, aby zapewnić sobie najlepszą pozycję w rozwodzie. Ale to było dopiero początek. Ewa wiedziała, że musi więcej. Musiała znaleźć sposób, aby pokazać Adamowi, jak bardzo go straciła, jak bardzo cierpi z powodu jego zdrady. I miała zamiar to zrobić, bez względu na to, ile to zajmie czasu, ile to będzie kosztowało. W międzyczasie, gdy Adam był zajęty swoimi sprawami osobistymi, Ewa planowała dalej. Miała w zanadrzu jeszcze wiele innych pomysłów, wiele innych sposobów, aby zadać mu ból, który jej zafundował. Była gotowa na każdy możliwy scenariusz, gotowa na każdą możliwą konsekwencję. Bo teraz to ona miała kontrolę. Teraz to ona dyktowała warunki. I z każdym kolejnym dniem, z każdym kolejnym krokiem w swoim planie, Ewa czuła, jak odzyskuje siłę, jak odzyskuje kontrolę nad swoim życiem. A Adam, nieświadomy tego, co się dzieje za jego plecami, zbliżał się coraz bardziej do konfrontacji z prawdziwą ceną swojej zdrady. Adam, ogarnięty euforią ze względu na plany związane z nowym mieszkaniem dla swojej kochanki, zatracił czujność. W jednym z rzadkich momentów szczerości, pod wpływem alkoholu, przyznał się do swojej zdrady przed jednym ze swoich najlepszych przyjaciół. Nie zdawał sobie sprawy, jak wielkim błędem było to wyznanie, jak wielką katastrofą zaserwował sobie. W momencie, gdy te słowa opuściły jego usta, zrozumiał, że nie ma już powrotu. Ale było już za późno. Informacja o zdradzie Adama szybko rozniosła się po ich kręgu przyjaciół. Gdy Ewa dowiedziała się o tym, jej świat legł w gruzach po raz kolejny. Choć miała już swoje podejrzenia, teraz miała pewność. Adam zdradził ją, a teraz wszyscy wiedzieli o tym. Gdy Adam wrócił do domu, zauważył, że Ewa wygląda na niezwykle spokojną. Ale to było złudzenie, cichy przed burzą. Kiedy Adam wszedł do salonu, Ewa patrzyła na niego, a jej spojrzenie było lodowate. Wczoraj wieczorem miałeś niewątpliwie dobrą zabawę, powiedziała, jej głos był spokojny, ale przerażająco ostry. Adam poczuł, jak krew opuszcza jego twarz, gdy zdał sobie sprawę z tego, co zrobił. Próbował tłumaczyć się, próbował wyjaśnić, ale wiedział, że to wszystko na nic. Był jak mysz w pułapce, a Ewa trzymała nad nim kontrolę. Nie musisz nic mówić, kontynuowała Ewa, jej głos stawał się coraz bardziej stanowczy. Wszystko już wiem. To wyznanie było ostatecznym ciosem dla Adama. Wiedział, że nie ma już ucieczki, że jego zdrada została odsłonięta przed światem. Teraz musiał zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań, musiał znaleźć sposób, aby naprawić to, co zniszczył. Ewa patrzyła na Adama z lodowatym spokojem. Wiedziała, że nadszedł czas, aby stawić mu czoła, aby zakończyć ten koszmar raz na zawsze. Jej serce krwawiło, ale jej duma i determinacja były silniejsze. Musimy porozmawiać, powiedziała, jej głos był cichy, ale stanowczy. Adam poczuł wewnętrzne drżenie, gdy spojrzał w oczy swojej żony.
Wiedział, że nie może dłużej unikać tego, co wydarzyło się między nimi, co zniszczyło ich małżeństwo. Musiał to wszystko w końcu przestać ukrywać. Nie mam pojęcia, co chcesz usłyszeć, zaczął, jego głos był pełen desperacji. Ale słuchaj, to nie było tak, jak myślisz. To wszystko to. Ewa przerwała mu gestem ręki. Nie próbuj tego tłumaczyć, powiedziała stanowczo. Wszystko już wiem. Nie ma potrzeby kłamać. Adam czuł, jak wyrzuty sumienia wypełniają jego wnętrze. Wiedział, że musi się przyznać, musi złożyć wyjaśnienia. Tak, to prawda, przyznał w końcu, jego głos był zlany z żalem i wstydem. Zdradziłem cię. Przepraszam. Ewa słuchała, ale w jej sercu nie było już miejsca na wybaczenie. Była zrozpaczona, zraniona, ale też zdeterminowana. To koniec, Adam, oznajmiła, jej głos był silny, choć łamiący się. Nie ma już nic, co nas łączy. To, co zrobiłeś, przekroczyło granicę. Nie mogę dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Adam próbował ją przekonać, że to wszystko było tylko błędem, że on nadal ją kocha. Ale Ewa była już zdecydowana. Wiedziała, że musi odejść, musi zacząć nowe życie, bez Adama, bez tego bólu i zdrady. Konfrontacja była bolesna, ale niezbędna. Teraz, gdy obie strony stanęły naprzeciwko siebie, musiały zmierzyć się z prawdą, z konsekwencjami swoich działań. Dla Adama był to moment przebudzenia, moment, w którym musiał zmierzyć się ze swoimi demonami i odnaleźć drogę do naprawy tego, co zniszczył. Dla Ewy był to krok w kierunku odzyskania kontroli nad swoim życiem, kierunku odzyskania godności i szukania prawdziwego szczęścia. Ewa stała przed Adamem, trzymając w rękach dowody na jego zdradę. Zdjęcia, nagrania, wszystko to, co udało jej się zgromadzić przez te wszystkie dni. Teraz nadszedł czas, aby ujawnić prawdę, aby pokazać mu, jak bardzo go zdradził. Oto twoje karty, Adam, powiedziała Ewa, jej głos był chłodny i ostateczny. To, co robisz za moimi plecami, zostało ujawnione. Nie ma już żadnych kłamstw, nie ma już żadnych ukryć. To wszystko jest tutaj. Adam spojrzał na zdjęcia, na nagrania, a jego serce zamarło w piersi. Widok jego własnych działań, widok tego, jak zdradzał swoją żonę, był jak cios w serce. Czuł się jak wyrzutkiem, jak najgorszy człowiek na świecie. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłem, wyszeptał, jego głos był złamany, wypełniony żalem i wstydem. Przepraszam, Ewo. Przepraszam za wszystko, co zrobiłem. Ewa patrzyła na niego z litością, ale jej serce było już zbyt zranione, aby móc mu wybaczyć. Nie ma już powrotu do tego, co było, oznajmiła stanowczo. Twoje czyny zniszczyły nasze małżeństwo, zniszczyły nasze zaufanie. Nie ma już nic, co możesz zrobić, aby to naprawić. Adam czuł się beznadziejnie. Nie wiedział, co może teraz zrobić, jak może naprawić swoje błędy. Czuł, że cały jego świat rozpada się w gruzach, że stracił wszystko, co kiedykolwiek miał. Ale to było już za późno na żal. Ewa odwróciła się i odeszła, zostawiając Adama samemu sobie z jego myślami. Teraz musiał zmierzyć się ze swoimi demonami. Ewa czuła, że nadszedł czas, aby zakończyć ten koszmar. Nie mogła dłużej trwać w małżeństwie, które było już tylko cieniem tego, co kiedyś było. Miała teraz w swoich rękach wszystkie dowody na zdradę Adama, wszystkie informacje, które zbierała przez te długie i bolesne dni. Zdecydowała się złożyć pozew rozwodowy. To była dla niej ostateczna decyzja, ale nie miała już innego wyjścia. Jej serce krwawiło, ale jej duma i godność były ważniejsze. Musiała odejść, musiała rozpocząć nowe życie, bez Adama, bez tego bólu i zdrady. Z pomocą swojego prawnika, Ewa przygotowała dokumenty rozwodowe. Wszystkie zdjęcia, nagrania, świadectwa, które posiadała, zostały dołączone jako dowody. Były to niezbędne materiały, które miały potwierdzić jej wnioski i udowodnić, że Adam był winny zdrady. Kiedy pozew został złożony, Ewa poczuła ulgę. Był to dla niej krok w kierunku odzyskania kontroli nad swoim życiem, kierunku odzyskania godności i szukania prawdziwego szczęścia. Ale to nie był jeszcze koniec. Ewa miała zamiar wykorzystać zdobytą wiedzę, zdobytą w trakcie swojego śledztwa, aby zniszczyć Adama w sądzie. Miała zamiar ujawnić wszystko, każdy fakt, każdy dowód na to, jak bardzo ją zdradził.
Miała zamiar pokazać, że nie było miejsca na wybaczenie, że to, co zrobił, przekroczyło granicę. Dla Adama było to kolejne uderzenie. Teraz musiał zmierzyć się z prawdą, musiał stawić czoła konsekwencjom swoich działań. Nie miał już nic, co mógł zrobić, aby zmienić swoje czyny. Jego świat rozpadał się w gruzach, a jego przyszłość była niepewna. Dla Ewy złożenie pozwu rozwodowego było ostatecznym aktem wyzwolenia. Sądowe rozprawy trwały miesiące. Każdy krok był starannie przygotowany przez Ewę i jej prawników. Każde świadectwo, każdy dowód był starannie prezentowany, aby udowodnić winę Adama i jego zdradę. Dla Adama były to dni pełne wstydu, żalu i bólu. Musiał stawić czoła konsekwencjom swoich działań, musiał zmierzyć się z faktem, że stracił wszystko, co kiedykolwiek miał. Nie było już powrotu do tego, co było, jego małżeństwo zostało zniszczone na zawsze. W końcu, gdy wszystkie dowody zostały przedstawione, wyrok został ogłoszony. Ewa otrzymała rozwód, a Adam został obciążony wielkimi kosztami i musiał zapłacić wysoką rekompensatę za zdradę. Dla Ewy to było zamknięcie bolesnego rozdziału w jej życiu. Ale było to także otwarcie na nowy początek. Teraz mogła zacząć odbudowywać swoje życie, odkrywać siebie na nowo, bez bólu i zdrady, które ją kiedyś zniszczyły. Adam musiał zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów. Ale było to także dla niego możliwość nauki, możliwość odnalezienia się na nowo, jako lepsza osoba. Dla obojga był to koniec jednej historii, ale także początek nowej. Był to czas, aby pozbierać się po upadku, aby zacząć od nowa, z nadzieją na lepsze jutro.